Z założenia nowelizacja Kodeksu Pracy ma odciążyć pracodawcę w licznych obowiązkach, w tym w zakresie BHP. I rzeczywiście jest tak, że część obowiązków jest zdecydowanych na pracownika. Natomiast również nowelizacja nakłada szereg nowych formalizmów, z których musi wywiązać się szef. Mianowicie. Absolutnym nowym jest to, że to pracownik, jako wykonujący pracę zdalnie, najczęściej ze swojego własnego miejsca zamieszkania, będzie zobowiązany zorganizować swoje stanowisko pracy i zapewnić tam bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Ale aby mógł to prawidłowo zrobić, najpierw pracodawca musi podjąć szereg czynności. Otóż, między innymi, musi przygotować i zaznajomić podwładnego z tak zwaną informacją BHP, która określa zasady i wytyczne, jak takie stanowisko pracy zorganizować i jak zapewnić tam bezpieczne, higieniczne warunki pracy. Dopiero kiedy pracownik oświadczy, że zapoznał się i przygotował takie stanowisko pracy poprawnie, będzie mógł być dopuszczony do wykonywania pracy zdalnej. Bez takiego oświadczenia dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy zdalnej nigdy nie będzie mogło nastąpić. Natomiast jeżeli chodzi o ułatwienie po stronie pracodawców o kwestie BHP, no to tutaj można wymienić na pewno dwie pozytywne zmiany, a mianowicie możliwość przygotowania przez pracodawcy uniwersalnej oceny ryzyka zawodowego dla analogicznych grup stanowisk pracy oraz możliwość w pełni zdalnego przeprowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu BHP dla tych kandydatów, którzy przychodzą do pracy na stanowiska administracyjno-biurowe.